prolog. Niemcy znów przechwycili aliancki zrzut z bronią i pieniędzmi przeznaczonymi dla nas. Ostatnio zdarza się to coraz częściej. Warszawa, wiosna 1942 roku. Nie wygląda to dobrze. Za tydzień, dwa, gdy noce staną się jeszcze krótsze, alianci zaprzestaną zrzutów, a na następne trzeba nam będzie czekać do jesieni. Tymczasem wszyscy potrzebują broni i pieniędzy na konspiracyjną działalność. No właśnie, ja w tej sprawie, panie generale. Słucham, majorze Krzyś. Powinniśmy zdobyć pieniądze z niemieckiego banku. Wykraść je stamtąd. Przecież Niemcy prowadzą głównie rozliczenia bezgotówkowe, więc w oddziałach banków nie ma dużo gotówki, chyba że... No właśnie, chyba że w banku emisyjnym. Zaciekawił mnie pan. Proszę mówić dalej. Bank znajduje się w budynku przy ulicy Bielańskiej, niedaleko Teatru Wielkiego i Placu Zamkowego. Pracuje w nim sporo Polaków. Kilku z nich mamy zaprzysiężonych. Nawet gdybyśmy napadli na bank i udałoby nam się zdobyć skarbiec, to Niemcy wycofają z obiegu utracone banknoty. Proszę spojrzeć na tego górala. Wszystkie banknoty mają nadrukowane numery serii, które kolejno wprowadzane są do obiegu. Należałoby sprawić, by pieniądze w skarbcu były przemieszane i znajdowały się w nim banknoty z różnych emisji. Kasjerzy musieliby zwracać uwagę na to, jakie banknoty wydają. To może potrwać kilka miesięcy, ale to tym lepiej dla nas. W tym czasie będziemy mogli wszystko dopracować. Czy to oznacza, że wyraża pan zgodę na przygotowania? Tak, ale tylko pod warunkiem, że w grę będzie wchodziło co najmniej 40 milionów złotych. Nie będę narażał naszych chłopców dla mniejszych sum. Ich życie jest dużo więcej warte. A zatem, jeśli generał pozwoli, chciałbym powierzyć opracowanie tej akcji podporucznikowi Jurkowi. Zgoda. A więc za rok powinno być już po wszystkim. Jaki damy kryptonim akcji, panie generale? Akcja Góral. W imieniu Polski walczącej. Akcja Góral. Rozdział pierwszy. Kiedy major Krzyś uzyskał od generała Grota pozwolenie na akcję Góral, podporucznik Jurek przystąpił do opracowania planu. Kwiecień 1942 roku. Co wiemy o banku i pieniądzach? Centrala banku jest w Krakowie, ale to do warszawskiego oddziału trafiają banknoty z wytwórni papierów wartościowych. Następnie są wysyłane do Krakowa, Lwowa i innych miast. Maj. Największe transporty z gotówką jadą pociągiem do Krakowa. Sprawdziłem, że pociąg zwalnia w jednym miejscu, niedaleko Sędziszowa. Czerwiec. Moglibyśmy go zatrzymać nocą. Ochroniarzom dać proszki nasenne, a worki z pieniędzmi wyrzucić do oczekujących przy nasypie samochodów. Zanim Niemcy się zorientują, bylibyśmy daleko. To nie przejdzie. Już po kilkunastu minutach Niemcy będą na miejscu. Zablokują drogi, zanim dojedziemy do Warszawy. Lipiec. A może by tak akcję przeprowadzić w Krakowie? Obezwładnilibyśmy żandarmów i robotników w momencie rozładunku pociągu. U nas w Krakowie? Urzędujący gubernator Hans Frank, kat naszego narodu, ma w planach urządzenie z Krakowa wzorcowego nazistowskiego miasta. Sierpień. Już teraz roi się na ulicach od szpiclów, oficerów, wysokich nazistowskich urzędników i ich rodzin. Słuchaj, Jurek, to by było bardzo, bardzo niebezpieczne i trudne. A więc Kraków odpada. Nie możemy ryzykować. Wrzesień. Czy wiemy już dokładnie, w jaki sposób Niemcy przekazują pieniądze? Używają dla zmylenia ciężarówki wynajmowanej z zakładu oczyszczania miasta. Dla ochrony jedzie z nimi czterech żandarmów. Trasa prowadzi na jeden z trzech dworców. Wschodni, zachodni lub towarowy. Wysyłki są o różnych godzinach. W sumie to kilkanaście tras. Wiele możliwości, żeby obstawić każdą z nich. Musielibyśmy mieć setki ludzi. Najlepsza do ataku wydaje się trasa na dworzec zachodni. Ciężarówka jedzie tam między ogródkami a torami kolejki, najczęściej nocą. Moglibyśmy ją zatrzymać na podstawionego żandarma. Październik. Miejsce jest dobre, ale nocą na pustych ulicach Niemcy szybko się zorientują i wpadniemy w pułapkę. To prawda. Zresztą na dworzec zachodni nie odchodzą zbyt duże ilości pieniędzy, a szefostwo AK się nie zgodzi narażać nas dla małych sum. Prowadźmy dalej obserwacje. Rozdział drugi. Do wiosny 1943 roku odrzucono kolejne koncepcje zdobycia gotówki. Pozostał plan zatrzymania ciężarówki w czasie jej transportu na dworzec wschodni. Polakom sprzyjało rozpoczęcie remontu mostu Poniatowskiego, bo ograniczało to liczbę tras przewozu pieniędzy. Trasy te prowadziły z banku przez okolice Placu Zamkowego i dalej przez leżący pod zamkiem most Kierbedzia na drugą stronę Wisły. Luty 1943 roku. Widzisz, Jurek, obejrzeliśmy sobie nie raz, nie dwa tę ciężarówkę, którą Niemcy wożą kasę. Jest cholernie wysoka. Ciężko będzie się na nią wdrapać, gdy już ją zatrzymamy. No i? Pokażemy ci. Ćwiczymy właśnie skoki na szafę. Ma tę samą wysokość, co górna krawędź burty ciężarówki.
Jurek, jak idą przygotowania? Już je skończyliśmy. Chłopaki nie mogą się doczekać akcji. Opracowaliśmy też plan ataku. Chciałem go panu, panie majorze, przedstawić. Zamknięcie mostu Poniatowskiego ogranicza trasy ciężarówki, przynajmniej w początkowej fazie jej jazdy, do dwóch. Są też złe informacje. Niemcy ciężarówce dali dodatkową obstawę, co oznacza, że będę potrzebował kilku chłopaków więcej. Zgoda. Otóż trasa z banku na Dworzec Wschodni prowadzi przez Plac Teatralny, dalej ulicą Senatorską. Ciężarówka może skręcić w Miodową lub jechać prosto. Zablokujemy im możliwość skrętu w Miodową, ustawiając znak robót drogowych, szlaban i stawiając ludzi przebranych za robotników. By dostać się najkrótszą drogą na most Kierbedzia, ciężarówka będzie musiała wtedy jechać Senatorską do końca, następnie na Plac Zamkowy i przejechać przy kolumnie Króla Zygmunta w dół do mostu. Tylko że my jej nie damy wjechać na Plac Zamkowy. U wylotu Senatorskiej zrobimy zasadzkę. Ustawimy tam własną ciężarówkę. Ogromnego Forda AA. Niemcy zwolnią, by go wyminąć. A wtedy wypchniemy dodatkowo na drogę ręczny wózek. Zatrzymają się i wtedy zaczniemy ich rąbać. Bam, bam! Będzie po wszystkim. Pierwszą serię oddadzą chłopcy ukryci na naszym Fordzie. A gdy Niemcy schylą się po serii, strażak, lotnik i sachariniarz wskoczą na ciężarówkę, dopełniając reszty. Wytrenowali już do perfekcji te swoje skoki. Druga grupa pokryje ogniem samochód z obstawy. Na Placu Zamkowym i sąsiednich ulicach patrole po 3-5 osób zabezpieczą akcję. Odskoczymy obydwiema ciężarówkami. W pogotowiu będziemy mieli trzecią. Lekko licząc, do akcji potrzeba będzie 40-50 osób. Wcześniej nie możecie się rzucać w oczy. I nie będziemy. Skąd będziecie wiedzieli, kiedy Niemcy ruszą? Michał II poinformuje nas telefonicznie, gdy Niemcy podstawią ciężarówkę. Poda też szyfrem informacje o uzbrojeniu ochrony. Drugi raz zadzwoni, gdy ruszą. Wtedy dopiero zajmiemy stanowiska. Rozdział trzeci. Warszawski oddział Banku Emisyjnego w Polsce. 5 sierpnia 1943 roku. Panie komisarzu, alarm! Brak połączenia telefonicznego z miastem. Co? Natychmiast zamknąć wszystkie kasy. Poinformowaliśmy już gestapo. Chyba Polacy nie planują ataku na nasz bank. Proszę się nie obawiać. Nie ośmieliliby się. Überfallkommando i Schupo będą tu najwyżej za 3 minuty. Już są! Roboty na Miodowej! Jedź prosto! Połączenie telefoniczne zostało zerwane między policją, gestapo i bankiem. Budynki są już obstawione ciężkim sprzętem. Jeśli ośmielą się zaatakować, czeka ich pogrom. Czy może zauważył pan w banku coś ostatnio niepokojącego? Nie, nic. Nagengast? Czy transport gotówki dotarł na Dworzec Wschodni? Bez problemów. To nasz komendant Straży Bankowej, Nagengast. Ale co tu się dzieje? Czy coś się stało? Polacy przecięli połączenia telefoniczne z miastem. Sądzimy, że planują atak na bank lub siedzibę gestapo. Co? Niedorzeczność. Nie odważą się. Przecięcie drutów to wszystko, na co stać ten tchórzliwy naród. Plan Jurka został uznany przez dowództwo AK za majstersztyk. Termin wyznaczono na 5 sierpnia 1943 roku. Niestety trzech chłopców na skutek nieporozumienia zajęło inne miejsca niż powinni. Akcja została przełożona. Brak jakichkolwiek prób akcji dywersyjnej ze strony Polaków po zerwaniu połączenia telefonicznego uspokoił Niemców. Sprawę uznali za mało znaczący incydent, a alarm został odwołany. Rozdział czwarty. Po nieudanej akcji załamany Jurek poprosił o zdjęcie go z funkcji dowódcy. Następną akcją miał dowodzić Roman Kiźny-Pola. Dni mijały na oczekiwaniu informacji od Michałów z banku o następnych transportach oraz na obserwacji... Hände hoch! Schnell! Muszę uciekać. Scheiße! Nie ma ich. Uff. Mnie udało się uciec, ale niestety Stanisław i Felek wpadli w ich łapy. Na szczęście nie mieli przy sobie broni ani żadnych antyniemieckich ulotek i niewiele wiedzą. Postaramy się ich wykupić. Nie martw się. Głowa do góry, Jurek. 12 sierpnia robimy kolejną próbę akcji Góral. Niemcy szykują na ten dzień tłusty transport. Plan, który przygotowałeś, dalej obowiązuje. 12 sierpnia 1943 roku. Kawiarnia na Starym Mieście. Ciocia zajechała. Jeden rzut oka na miejsce akcji upewnił Jurka, że tym razem wszyscy są na stanowisku. Dobra, chłopaki, ciocia zajechała. Zdejmujcie ten szlaban i tablicę z paki i lećcie z nimi na Miodową. Przed kolumną Zygmunta objął stanowisko dowódca odwodów Maciej Bittner, który wcześniej brał udział w głośnej akcji pod Arsenałem. Ciocia zajechała, chłopaki. Ciocia zajechała. Trzeba było wrócić do kawiarni, by odebrać potwierdzenie, że transport wyruszył. Ciocia wyjechała. Godzina 11:17. Miodowa znów zamknięta. No patrz tam, jakiś dureń zatarasował pół jezdni. Zwolnij i wymień go.
Uważaj! Nagle od strony placu zamkowego zaczyna strzelać przejeżdżający tamtędy oficer Wehrmachtu. Chwilę potem zostaje zastrzelony przez chłopców z grupy Maćka Bittnera, ubezpieczających akcję od strony kolumny Zygmunta. W głębi ulicy Senatorskiej pojawia się nagle dwóch niemieckich policjantów. Padają zabici przez chłopców ubezpieczających akcję od tej strony. Po trwającej zaledwie 2,5 minuty akcji jej uczestnicy odjeżdżają trzema ciężarówkami, w tym jedną zdobytą, do wcześniej przygotowanych kryjówek. Także chłopcy osłaniający akcję szybko rozpraszają się po ulicach Starego Miasta. Przygotowywana w najdrobniejszych szczegółach ponad rok akcja Góra była największą akcją dywersyjną w Europie. Uczestniczyło w niej aż 43 polskich żołnierzy, konspiratorów, w większości 22-23-letnich. Akcja zakończyła się sukcesem. Tylko 4 jej uczestników zostało rannych. Niestety zmarło 3 pracowników banku postrzelonych podczas przejmowania ładunku ciężarówki. Polacy zdobyli ponad 30 worków z pieniędzmi, około 105 milionów złotych. W akcji zginęło 6 Niemców. Po kilku minutach gestapo dotarło na miejsce i zamknęło ulicę. Nie udało im się jednak złapać nikogo spośród uczestników akcji. I tylko pomnik polskiego króla Zygmunta III Wazy pozostał niemym świadkiem tych gwałtownych wydarzeń. Rozdział 5. Wkrótce do Warszawy przybyło gestapo z Krakowa, wysłane przez gubernatora Franka, by przejąć śledztwo. Wściekłość Niemców była ogromna. Durnie! A więc mówicie mi, że zrabowali prawie 105 milionów? Szajsy! Przyprowadzić mi tu komendanta Straży Bankowej! Komendant Nagengast zginął tego dnia. Tym lepiej dla tego głupca! Przesłuchać wszystkich pracowników banku, zatrzymać podejrzanych na ulicach. Ktoś musiał coś widzieć. Przejęcie sprawy przez gestapo z Krakowa nie było jednak dla Niemców dobrym posunięciem. Obeznane z warszawskim akowskim środowiskiem miejscowe gestapo mogło wpaść na trop. Gestapo krakowskie tylko się miotało. Zatrzymania i uliczne przeszukania nie przyniosły rezultatów. Wtedy na ulicach pojawiły się plakaty obiecujące 5 milionów nagrody za wskazanie sprawcy i miejsca przechowywania zdobytych pieniędzy. I co? Jakie efekty? Melduj! Żądam efektów! Coś jest. Wpłynął donos. Osoba ta pisze, że wszystko widziała. Rozpozna uczestników akcji. Zapisała też numery rejestracyjne samochodów. Donosiciel wszystko zapamiętał, bo z miejsca, w którym mieszka, wszystko dokładnie było widać. Doskonale! Gdzie to jest? Jaki adres? Plac Zamkowy numer 1. Ruszamy! Sprawdziliśmy ten adres. To adres Zamku Królewskiego. Donos podpisał niejaki Zygmunt Waza, ale nikt o tym nazwisku tam nie mieszka. Zrobili z nas głupców. Wracamy!